Siemano kochani, witam was serdecznie w nowej serii filmików. Tym razem wychodzimy na miasto i robimy szalone rzeczy. Jak widzicie, za mną jest automat z jedzeniem i postanowiłam, że wykupimy cały. Zobaczymy, ile to wszystko będzie kosztowało. Pokażę wam, co mam w torebce. Trochę drobniaku. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie takie szalone filmiki i koniecznie wpadajcie na drugi kanał Glam Paula, bo już teraz wrzuciłam film, gdzie koło fortuny decyduje, gdzie jadę na wakacje. No to chodźcie, zobaczymy, co w tym automacie w ogóle jest. Tego się nie spodziewałam. Chipsory, Kinder Bueno, różne napoje. Wzięłam sobie w ogóle koszyk i będę tutaj ładowała, więc jestem ciekawa, jak dużo miejsca to wszystko zajmie. No to lecimy. Mamy pierwszą rzecz. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, kiedy wy ostatnio kupowaliście coś w automacie, bo ja chyba na basenie, jak chodziłam do szkoły. Wrzucamy hajsu dużo. Aha, bo mi tu z reszty zwraca. Gdzie ta reszta moja? To nie opłaca się całego tak wrzucać. Ja cię! Tej coli to jest najwięcej. O, poszło już jedno. I teraz ostatnia rzecz będzie z 12. Kupiłam 2 złote. Nie, gdzieś mi wyleciał, ale nie mam pojęcia gdzie. Wow! I zobaczcie ten temat. Tylko jeden rządek nam został na samym końcu, więc spoko. I później lecimy do kolejnego. Już mi tak ręce odmarzają. Poświęcenie nagrywania zimą. Było w pierwszym rządku, więc jakoś dużo nie. Lecimy teraz z drugim. Soki pomarańczowe. Ja kocham. Więc to będzie coś dla mnie. Jaki numer teraz? 21. Dwa. O, tylko dwa były. Dobra, wyjmujemy. 22. Poszło. Zostałam rozpoznana przez jakąś wycieczkę. Wow, ile mi kasy zwróciło. Tego nie wyciągnęłam, ręce odmarznięte. Jezu, po 10 groszy by to zwracało. Czas na nowy produkt. Soki marchewkowe, przepraszam bardzo. Marchewkowe też bardzo spoko. Lecimy dalej. Ostatni. Jeden. Dwa. Trzy. Idziemy teraz po osi numer 25. Ja specjalnie nie brałam takich 10-groszówek, bo jakbym miała płacić po 4 zł takimi pieniędzmi, to bym chyba tutaj do nocy stała, ale wiecie co? Zwraca mi w takich pieniądze, nie wiem czemu. Skończyło się osi, zobaczcie ile tego mam. Myślałam, że nie otworzę, nie wierzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Dwa ostatnie rządki w drugim rzędzie, więc mam nadzieję, że pójdzie to sprawnie, bo na górze są chipsy, więc ja się mega cieszę. Zawsze mi się kojarzyły automaty, picie batony i tyle, jak są chipsy, to jest luks. Poszło. Tutaj były tylko dwa. Pan tu w kolejce czeka? Ja chciałem batona. Batona? A którego pan by chciał? Tego 59, dobra. To zaraz panu dam. 59. Gdzie? No. Polecam. Proszę bardzo. Za co to? A za nic. Tutaj nagrywamy film, opróżniamy cały automat, więc akurat pan się załapał. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Miłego dnia. Miłego. Widzicie? I dobry uczynek zrobiony. Słuchajcie, skończył mi się hajs w gotówce, więc idziemy teraz z kartą. Zobaczymy, czy uda mi się zapłacić tą kartą, bo podobno tak. Łączenie, nie, to tak długo będzie trwało. Najgorzej. Wiecie, co tu się stało? Klikam, start, wybierz produkt, autoryzacja. 3 razy mi zjadło po 5 zł. Mój Aloes, gdzie jest? Ja się pytam. Nie mam, muszę iść rozmieniać kasę. Więc poszłam do pani, wymieniła mi miła pani w kiosku. Tutaj wiecie ile jest? 50 zł. Mało, więc lecimy teraz może od góry, jak ten aloes mi się nie poszczęścił, to zobaczmy, jak będzie z bruschettą. 61. Poszło, mamy wszystko. Będę go zjadł. Dobra, no to po kolei. Rogaliki 7 Days. O!
światło się zapaliło. Może zobaczyli, że to nagrywam i zapalili się tylko. Ostatnie. Teraz jakiś nowy rogalik, nie znam go, więc jestem bardzo ciekawa. Co to jest w ogóle? Serenata. Jedliście coś takiego? Krem waniliowy i czekoladowy. Może być spoko. I teraz leci ostatni. Pieniądze lecą. Jest! Mamy to. Super. No to lecimy teraz chipsami. 3 zł kosztuje jedna paczka. Taka mała. Więc sporo, no nie? Zjadłabym sobie, ale muszę teraz coś powyciągnąć. Zobaczcie, trochę tego jest. Ostatnia paczka, słuchajcie, i ostatnie 3 zł, więc to jest po prostu jakaś magia. I mamy to, chipsy zakończone i słuchajcie, nie chcą nam tutaj wymienić drobnych, więc musimy gdzieś wymienić, więc zobaczymy, jak to zrobimy. Kurczę, ciężki temat. Jedziemy z tym do samochodu. Pakujemy teraz wszystko. Koszyk mi odjeżdża w ogóle. Komedia. Ten hajs, co wam wcześniej pokazywałam, to była jakaś wielka lipa, bo miałam go naprawdę bardzo mało. Szczerze liczyłam, że kartą zapłacę. Nie udało się. Więc jeździłam po bankach, udało się. Słuchajcie, w banku wypłaciłam. Tu mam same dwójki i złotówki i to jeszcze nie jest wszystko. Resztę mam kasy w samochodzie, więc lecimy. Została nam tylko jedna pozycja w pierwszym rządku. A są to paluszki, więc trzeba je zabrać. Numer 69. Idzie. Ja już od razu kolejne robię, bo już trzeba to szybko robić, bo ręka mi zamarza. O jacie, tych paluszków jest najwięcej ze wszystkiego. Dobrze, że wiele dwójek wypłaciłam, bo przynajmniej szybko mi to idzie. Dwa ostatnie opakowania. Uwaga, patrzcie teraz na ten moment. Zero. Chipsy zostały! Ej, to nie wyjechałam wszystkich chipsów? My stąd odjechaliśmy, byliśmy gdzieś indziej, więc nikt tutaj nic nie kupował, chociaż to wiem. Teraz czas na batony, mamy tutaj duży wybór, jest tak. O, Schicknopper, Snickers, Szybid, Kinder Bueno, dwa rodzaje, góralki, WW i bajeczny, a jeszcze Principolo. WW dzisiaj już jedno kupiłam dla pana, który tu czekał w kolejce, więc będzie o jedno mniej. Jacie, ja nie wiem, czy te batony są dobre w ogóle. Ostatni. Zobaczcie, ile tutaj tych batonów się nazbierało. Jaki jest wasz ulubiony baton? Może jest to Knoppers? Jeśli tak, to właśnie teraz go wyjmuję. 3,40 to jest jego cena. Dużo tam tego batonu. Ej, nie, znowu dostałam resztę. Jeszcze raz. Ostatni. Zanim wyjmę Knoppersy, to powiem wam dla pocieszenia, a może to pocieszenie w sumie bardziej dla mnie, że jest tylko jeden baton Snickers, więc mam mniej wyjmowania. Choć z drugiej strony Snickersy bardzo lubię, nie wiem jak wy. Ale pustka się robi. Myślałam, że on się zatnie. Czas na 3 bita, 2,50. Najgorzej to jest mi resztę wyciągać, bo już mam tak dłonie skostniałe, ale jakoś dajemy radę. Ostatni? Tak. To co? Tylko dwa były. A, żeby się zjadło, ale nie ma to tamto, trzeba dalej opróżniać ten automat, żeby nikt tu nie przejechał i go znów nie napełnił, bo musimy za jednym razem... A, co prawda były dwie próby, ale trzeba go jak najszybciej opróżnić, nie wypełnić. Puk, puk, puk. A kto dotrwał do tego momentu odcinka, niech pisze baton w komentarzu, tylko nie mówcie, w której minucie to mówiłam, nie mówcie, o co chodzi. Zobaczymy, kto uważnie ogląda. Niech ludzie, którzy wpadną na ten film, będą zdziwieni. Kinder Bueno! Dobra, ostatni z tego rzędu. Chyba cieszy się ten baton popularnością, bo aż drugi rządek jest jego. Do samego końca wypełniony. Szczerze, to nie jest mój ulubiony baton, ale na pewno się z kimś podzielę. Ciekawe, czy będę gruba po tych batonach. Powiem wam, że oszukałam maszynę i mamy już tutaj kredyty, a to dlatego, że chyba mi się wydaje, że wszystkie takie najdrobniejsze pieniądze, 10-20 groszy nam pozwracało i już nie ma takich nominałów, więc dlatego nam resztę nie zwraca. Wreszcie ostatni, tak się cieszę. Góralki. 2,20.
Góralki wyciągnięte, czas teraz na kolejny baton. WW270, to jest jego cena. Też go tam nieźle napakowali. Moje palce odmrożone cieszą się, że to jest ostatni baton. Teraz na bajeczny, jak ja mam na niego ochotę. O panie! Ile ich jest? Moim zdaniem jest 20. Nie wierzę! Wylatują mi pieniądze i wpadają do takiej dziury, z której ja tego nie mogę wyciągnąć. Ale to dlatego, że tak moje ręce cierpią. Ostatni, kochani, zrobię przerwę, ogrzeję ręce w samochodzie. Dwa ostatnie rzędy, dwa ostatnie batony, więc lecimy teraz z jakimś mi nieznanym. Hyper! Takie były chipsy Hypery w sklepiku szkolnym, pamiętam je. 41. A jego cena to 2,20. I mamy to. Lecimy teraz z wodą, których jest 3 albo 4. Proszę bardzo, woda. Kto by chciał? Tutaj woda, jeszcze jedna z kolejnego rządku. Dobra, mamy to. I jeszcze chyba, nie chyba, tylko na pewno jedna gazowana. Pięknie, zobaczcie, jak szybko idzie, bardzo dobrze. No i napój frugą, który w sumie bardzo lubię. Mało ich jest, więc fajnie. I ostatni. Teraz napój pod numerem 49 za 3,50. A, pieniędzy zabrakło. Widzicie, jaka jestem mądra? Nie znam go, no ale go kupię. Jak obietnica, to obietnica. Kupuję wszystko. Wiecie, kto tutaj jest? Jerzy Dudek. Napój izotoniczny. Także spoko, przyda się. To teraz Principolo z numerem 40, którego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że aż tyle rzeczy będzie w tym automacie. I ostatni baton przy okazji, jak widzicie, nowa dostawa dwójeczek, świeża mi przyjechała, więc sam raz będzie na Coca-Colę i to jeszcze świąteczną, która jest za 4 zł. A batony muszę wyjąć, kola mi batony zmieni. Nie mogę. A no w sumie kole były tylko dwie. Lecimy teraz do Pepsi. Jesteście team Pepsi czy team Coca-Cola? Dajcie znać w komentarzu. No i mamy to. Trzy pepsiaki są z nami, a ja już w kapturze, bo już zimno. Tanecznym krokiem przychodzę do Liptonka Ice Tea. Robię to tak, żeby już się ogrzać, wiecie, o co chodzi. Kiedyś nagrywałam na zewnątrz filmy, powiem wam, w zimę i powiedziałam sobie, nigdy w życiu nie popełnię tego samego błędu, bo po prostu jest mega zimno, ale stwierdziłam, czemu by nie, niech będzie coś ciekawego na święta. Filmiki takie, wiecie, szalone. Ostatnie. Ej, mi chodzi po głowie taka piosenka. Śnisz, nasz, napisz, 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 śnisz. Nie wiem, czemu mi to chodzi w ogóle po głowie. Nie, już zaświrowałam od tych zakupów tutaj. Hol zakupowy. No to teraz Mountain Dew, ta sama cena, 3,80. I ostatnie. Teraz przyszedł czas na Mirindę. 3,80, no drogie, drogie te napoje w tych automatach, powiem wam. A tak dla ciekawostki, obok jest po prostu sklep spożywczy. Ostatnie jeszcze. Come on, come on. Nie to! Zwróci mi hajs, to było 39, nie 38. Z tego pośpiechu źle zaznaczyłam. I tym barczyk ostatni, a nie, przedostatni. Jabłko, mięta leci do nas, jeszcze jeden. Poprosimy cię. Ostatnia rzecz, tylko awans nam został, ale musimy wyjąć to picie, bo to zaraz się zablokuje. Pracownik miesiąca to ja. Czajcie to, automat już prawie pusty, tylko jedna rzecz i to najdroższa została, więc powiem wam, że nie za jajca. Aż sama jestem ciekawa, ile na to wydałam i się dowiecie na koniec tego filmu. Chwila prawdy. Dobra, dam im tam złotówkę więcej niż mają. Niech będzie kredyt. Patrzcie to. Ostatnie rzeczy wyciągam na dziś. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zwycięstwo! Hip hip hura, hip hip hura, hura, hura! Jak widzicie, automat jest cały pusty. Przenosimy się teraz do domu, rozłożę te wszystkie rzeczy i policzymy, ile to kosztowało. Uwaga, uwaga, zobaczcie. Wróciłam do domu, rozłożyłam to wszystko na blacie w kuchni, no i przedstawia się to dość imponująco. Jak widzicie, naprawdę jest tego ogrom. Wiem, wiem, jesteście ciekawi, ile rzeczy kupiłam w tym całym automacie, więc jest tutaj około 180 sztuk, a wydałam na to 535 zł.
Więc czy dużo, czy mało, to pozostawiam do waszej opinii. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jaką kwotę obstawialiście, że ile wydam i jak obstawialiście, ile sztuk będzie z tego wszystkiego. Jeżeli chcecie więcej takich szalonych filmików, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie, jeżeli nie wiecie co skomentować, możecie zostawić nawet serduszko. Wtedy YouTube zobaczy, że ten film wam się podoba i poleci go dalej. Więc dzięki temu trafią do mnie nowi widzowie. Zasubskrybujcie kanał, na dole czerwony przycisk subskrybuj, dzwoneczek obok. Jeżeli to zrobicie, to wtedy będziecie widzieli moje filmy jako pierwsi, a zrobicie mi taki świąteczny prezent, więc bardzo będzie mi miło. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych szalonych odcinkach. Możecie napisać propozycje w komentarzach, jaki odcinek nagrać kolejny. Buźka, pa, pa!